Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Poprzednim razem powróciliśmy do Ratajów, aby naprawić swój ekwipunek i zrealizować zalegające tutaj zadania poboczne. Podjęliśmy już jedno z nich i w tym momencie udajemy się na dziedziniec, aby porozmawiać z kapitanem Bernardem. Jak widzicie, na załączonym obrazku trwa ratajski turniej, ale my nie będziemy przystępować do niego dzisiaj. Myślę, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że przystąpimy tak na poważnie i postaramy się to wygrać, ale jeszcze musi sporo wody upłynąć, aż ten dzień nadejdzie. Zadanie będziemy realizowali razem z Janem Ptaszkiem. Ten już w tym momencie na nas czeka. God be with you, lad. What can I do for you? Soldiering's as good a job as ever. So, what do you think about this? Old Hannah, she's right about one thing. It's time to stop chasing wenches and start chasing bandits. It'll be a bit of excitement for a change. We never knew Bernard had kin. He didn't fall out of the sky, did he? Excitement? I don't know, Sir Hans. Men will die. Don't be such a wench, Henry. What kind of a life would a knight have if he never crossed swords with a foe? What would he talk about at banquets, eh? You're right. Well, of course I am. Don't worry, everything will be all right. Right there, hack those bastards to pieces and celebrate with a good drink in the evening. Brzmi jak plan. Ale faktycznie Hanusz nie chce rozlewu krwi. But Sir Hanusz said we should get them out of the fiefdom without bloodshed if we can. And how else do you suppose we can do that? With diplomacy? You can't parley with criminals. That would just damage Uncle's reputation. Every lowlife would think he could rob him without fear of reprisal. Enough talk. Let's mount up. Take care. Like it. Stop your grumbling. You get paid, don't you? No dobra, opcjonalnie mamy porozmawiać z kapitanem Bernardem, więc pogadajmy. Sir Hanusz sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. And mount up, youngster, and we'll move out. Jest trening, ale myśmy ostatnio już sporo trenowali i na razie nic więcej tutaj nie będziemy w stanie zrobić. W takim razie na koń i ruszamy. Co oni tutaj odwalają? Poszli! No, śpieszno im ewidentnie. Spróbujmy ich dogonić. Something like that. Have the same great-grandfather, Urban Baron of Aleshna. Bernard opowiada historię rodzinną, ale nie słychać go zbyt dobrze. But I heard Wulfin of Camburg was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. Yeah, I heard the same. Only, well, I'm sure you've heard what they say about the Camburg branch of my family. That they're cursed. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Think what you like, but I heard it from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. I meant no offense, Captain. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire, and I never heard about the Camper clan from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camper relatives. Wolfen's father, Wilhelm, came to visit. I'm almost ashamed to say it. Yeah! You can rely on my discretion, Captain. Carry on. No, w skrócie mamy potwierdzenie tego, że tego, co powiedział Hanusz na temat skomplikowanych więzi rodzinnych.
Bardzo ciekawe jest to, że ci bohaterowie to autentyczne osoby i wiele z tych historii znajduje odzwierciedlenie w historii. Was he wounded in war? No. He was born that way. See, his mother, Countess Margaret Hogwarts, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, she fell pregnant. They said she went to a witch to get rid of the child. She ended up having quintuplets. Can you imagine it? 5 babes born in one night? Jesus Christ! Yeah, that's not all. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was this figure, Wilhelm. They say the witch cheated her. And instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful. Well, Wilhelm carried that in his whole life. When his own wife was in childbed, he had 7 friars kneeling in her chamber day and night. He didn't stop the rumors, though. When his son, Wulfin, was born, he looked normal enough. He turned out to be as wild as a stray tomcat. It seems he hasn't grown out of it. Yeah. You're right about that. A few years ago, Wulfin went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. Cursed everything, everyone in his past, started throwing crockery at the servants. He was on his deathbed. Yeah. Sent for a priest, not just to give him the last rites, because they were afraid the devil would come out of him and possess someone else. Then later, Wulfin turned up, even though he was supposed to. Whoa! Slow down! Jesus. It sounds a lot more convincing coming from you than the stories my nurses used to tell me. I sent them to scout ahead. To deal with those bastards will pay for this. They most certainly will. Let's go. We have to make camp. Hamblin, we'll take 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. Yeah. Okej, wysłali chyba do jakichś skautu. Ale jakoś specjalnie ich nie widać. To oczywiście nie zapowiada nic dobrego. A my dopiero co w poprzednim odcinku się naprawiliśmy, wydając fortunę na to, co w tym momencie mamy na sobie. I jak tylko pomyślę, że zaraz dostanę kilka cięgów mieczem albo jakimś innym młotkiem, to aż mnie w dupie szczypie, szczerze powiedziawszy. No ale jedziemy w zacnej ekipie. Kto by pomyślał... Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu biegaliśmy bez konia, a teraz jedziemy pełną ekipą, choć no, ci nie są specjalnie rozgarnięci, bo przez mostek średnio potrafią przejechać, ale jednak jedziemy ekipą rycerzy robić porządek. No właśnie, tylko gdzie? Dokąd my jedziemy? Kurde. Okej. To jest ta miejscówka, gdzie przyjechaliśmy za pierwszym razem polować z Janem Ptaszkiem. Mamy porozmawiać z Bernardem, więc tak zróbmy. What do we do now? First we have to find out where those horses are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. All right, Captain. I'll do that. Where are the farms? One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Tell me, Captain, how come this Wulfin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wulfin? Nothing in particular. Just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. How are you related?
Nilota, Wolfen, and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Olesna. No dobra, no, większość z tego to on mówił na tym koniu o tych przeklętych i tym diabelskim łonie również. How do you mean cursed? Like I said, Wolfen's grandfather married Countess Barbara of Hogwarts. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having five. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. They say the witch deceived the Countess, and it was Satan himself who impregnated her. Średniowiecza. No dobra, czy on w to wierzy, czy nie, myślę, że to jest bez znaczenia. Kończymy w takim razie rozmowę, bo jest robota do wykonania. Zerknijmy, jak rozmieszczone są te wioski. No dobra, Neuhof, pierwsza, zbadaj południową część gospodarstwa. Ok, czyli mamy w zasadzie dwie miejscówki. Zbadaj północną część gospodarstwa. No a my jesteśmy gdzieś tutaj w tym lesie. Przejechaliśmy Neuhof. Przejechaliśmy przez Kładkę i jesteśmy gdzieś tutaj. No dobra, czyli na północ mamy chyba w tym momencie bliżej. A co za tym idzie? Ruszajmy dalej. Masa wspomnień z tym miejscem. Nie dziwi. Pierwsze strzelanie z łuku na poważnie. Oj, pamiętam, ależ to był szok, kiedy grałem za pierwszym razem i wydawało mi się, że to jest totalnie nie do zrobienia. No ale z biegiem czasu gry i wraz ze wzrostem umiejętności samego Henryka sprawa robiła się łatwiejsza i łatwiejsza i to uczucie progresu nie samej postaci tylko, ale też i naszego własnego jest kapitalne. No dobra, czy to jest już to gospodarstwo? Chyba tak. Wejdźmy w takim razie do środka i zagadajmy. Myśmy tutaj byli tylko raz, ale w żadnej konkretnej sprawie. Zerknęliśmy, pamiętam, na to, co oni tutaj trzymają i generalnie tyle. God save you. What can I do for you? Captain Bernard sent me. I'm here about the raid on your farm. What? I've no idea what you're talking about, friend. They raided your farm, didn't they? No. I heard there was some raids hereabouts, but not here. Something's not right. The captain sent me here to this very farm. The captain must have made a mistake. I suppose so. Take care now. Ciekawe. To nie to gospodarstwo. Good afternoon. Zagadajmy z nią, czy w ogóle się da i czy potwierdzi tą wersję. Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? No to ciekawe. Typ mówi, że nikogo tutaj nie było, a ona, że przyjechali, zabrali wszystko. No ciekawe. How many of them were there? Two or three. I'm not sure. My head's still in a spin. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes. He tried to parley with them. What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in.
which I told them in no uncertain terms as soon as they came here. So you're telling me they came here, you told them there was nothing worth taking, and they just rode off again, without further ado? More or less. But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes, I was. Mostly. So, were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say, it was confusing. I don't remember much. Ale ściemniają. Oj, jak oni tutaj ściemniają. Dobra, co my tutaj mamy? Charyzma? Nie mamy siły do wyboru, a szkoda, bo siłą bardzo mocno wykraczamy poza możliwości tej wieśniaczki. No, charyzma jedynie dwa, więc chyba retoryka. Look here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the feeling you're holding something back. No, it's just, it all happened so quickly. I'm still bewildered from it all. I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wulflin, Baron of Camberg, and he's not just some common outlaw. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up, no matter what happened here. Lord Jesus, why must we be persecuted so? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. That was very Christian of you, considering they came to rob you. All I cared about was that they wouldn't kill us. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning I came home again. No dobra. Była w obozie, co jest generalnie dobrą informacją dla nas, pod warunkiem, że pamięta drogę. So you know where they're camped? I'd like you to lead me there. I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. May the Lord watch over you. No dobra, ruszamy w takim razie automatycznie do obozu bandytów. Może nie do samego obozu, ale do miejsca, z którego będziemy dobrze ten obóz widzieli. I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. No dobra, obóz jest w tamtą stronę. Wydaje mi się, że to jest idealny moment w tym momencie, aby łyknąć zbawienny sznaps. Bo cholera wie, co tutaj się za chwilę może wydarzyć. Idę sam do obozu jakichś bandziorów. I szczerze powiedziawszy, nie wygląda to na dobry pomysł. Okay. Like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. Dwa, cztery, przynajmniej sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu. A jeden się podniósł. No, około 10 chłopa. Tak, lekko licząc, nie będę przeciągał struny, wracam sam, oczywiście nie mam szans, więc wycofam się do głównej ścieżki, znamy lokalizację obozu i to w zasadzie w tym momencie wystarczy. My przyjechaliśmy w sześciu, więc jeżeli chodzi o liczebność, całkiem spoko. Okej, kobitka idzie, więc... Podejrzewam, że ona ma GPS-a w tyłku, więc idzie w stronę traktu. Jak najbardziej. No dobra.
Czyli jesteśmy przy tej drodze tutaj. No to w zasadzie bardzo blisko kapitana Bernarda. Jedziemy więc zameldować. Wyjechałem gdzieś, co za tym idzie, pojechałem jakoś totalnie chyba nie w tą stronę. Ale to bardzo ciekawe, bo raczej na 100% jestem pewien, że to jest ten obóz tutaj. To co, ja pojechałem w drugą stronę i wyjechaliśmy tutaj, tak? No, tak prawdopodobnie się stało. Ja! W takim razie wracamy, bo to właśnie ta droga prowadzi do obozu kapitana Bernarda, tylko zupełnie jakby w przeciwną stronę. No nic, najważniejsze, że wiemy, gdzie są bandyci. Naliczyłem przynajmniej 10, choć oczywiście może być ich więcej. Oczywiście zobaczymy, jaką decyzję podejmie kapitan Bernard w związku z tym obozem, choć przypuszczam, że będzie to radosne, pospolite ruszenie. Jak to przeważnie miało miejsce. Ja. Droga się zawija, czyżby to był ten zakręt tutaj. No, kobitka szła po ścieżce przed chwilą, a ona wraca do swojego gospodarstwa, więc teoretycznie jedziemy dobrze. Widać już konie. I wszyscy siedzą i bąki zbijają, a my latamy jak zwykle. Ach no, takie życie Henryka. Good day. I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. How many men did you see? Około 15, około 10. Nie więcej niż 5. Nie liczyłem ich. Around 10. The same as us. Well, now we'll see if my cousin is really as tough as they say. Otherwise, he'll be swinging tonight from the Rate Ramparts. Przepraszam, Bernard, ale taką mam tutaj sugestię, bo ta, nie wiem jak ty, ale ja się doliczyłem, że nas jest 6, a nie tyle samo co ich. Nie lepiej by było negocjować? No właśnie, no, Anusz tak chciał, ale z tej całej opowieści wydaje się, że
negocjacje raczej tutaj chyba nie wchodzą w grę, ale ja spróbuję mimo wszystko, biorąc pod uwagę właśnie to, że Hanusz tak chciał. Wouldn't it be better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be out of your mind, lad. Bertrand, tak cię nic nie kosztują. No, charyzma lepsza niż Bernard. No, siła zdecydowanie gorsza. Spróbujmy. Sir Hanusz ordered me to avoid unnecessary casualties. What are you trying to say? I could go and parley with Wolfen. Even if it comes to nothing, I could have a good look at his encampment. Bit of spying could well be of use, all right. Wolfen's a conceited bastard. If he knows you come from me, he'll receive you just for a chance to tell me to go to hell. I'll give you a livery with my coat of arms, so it's clear you're my messenger. And you'll have to go unarmed. Thank you, Captain. I'll do my best. I hope so. Try and come back in one piece. I don't want to explain to Sir Radzig why I sent his favorite into a robber baron's camp unarmed. No proszę, dlaczego wysłałem jego ulubieńca? Dobra, mamy założyć barwy. Czy coś tutaj jeszcze możemy wypytać o Wolfina? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolf? To jest generalnie ten sam dialog, który już słyszeliśmy. A treacherous bastard and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. There are folk who say death has no power over him. Znaczy, generalnie rodzina jest owiana jakimiś takimi dziwnymi legendami. No okej, okay, a my mamy się w tym momencie udać do samego obozu. Mamy być bezbronni i mamy mieć założone barwy kapitana Bernarda. Dobra, czyli mamy mieć założone takie coś. No i pytanie, czy wystarczy, że ściągniemy broń? Czy w ogóle nie powinienem mieć jej w ekwipunku? No, to zobaczymy już na miejscu. Generalnie największym problemem teraz dla mnie będzie to, żeby... Kurde, faktycznie znaleźć ten obóz, nie? Bo on był gdzieś tam przy tym zakręcie. No dobra, jest to oznakowany, to może nie będzie aż taki problem. Dobra, natomiast my tu jedziemy tym prawym rozwidleniem, czyli tak jak jestem ustawiony, więc nie traćmy czasu. A kobitka drepta. Drepta po tym szlaku i se myśli, a tego porąbało zupełnie, jeździ w tej wewte. Takie akcje, kiedy jakiś negocjator czy inny wysłannik przeciwnej armii jedzie do obozu przeciwnika, kojarzy mi się tylko z tym, że raczej nie ma szans, żeby wyszedł z tego cało. No cóż, nikt nie chce być posłańcem, co? Czy tu już widać ten obóz tam? Wielce prawdopodobne, nie? Hey you. What do you want? I'm Captain Bernard's envoy. I'm here to parley. Why should I trust you? I'm unarmed. What harm can I do? That's true. You are wearing Sir Bernard's colours. I suppose I should take you to Sir Wolfen. But if you try any tricks, you regret it. Understood? You have my word.
No ciekawe, gdybym nie schował tej broni, czy tutaj pojawiłby się faktycznie problem z racji tego, że miałbym ją przy sobie. Bo generalnie nadal mam ją przy sobie, tylko niewyekwipowaną. Gdybym mogli dokładniej ich policzyć. Ale chyba faktycznie jest około 10, nie? Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... O, 10. My respects to you. Who do we have here? I'm so tired. What's your name, boy? Henry. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, Sir Bernard of Alesna. So, what exactly is your message? Możecie odejść, jeśli zostawicie łupy. Możecie odejść, jeśli zostawicie łup i zapłacicie odszkodowanie. Możecie odejść z łupami. Rozwiążemy to pojedynkiem. Słyszałem, że twój ród jest przeklęty. Czemu działasz na szkodę panom z Olesznej? No, no właśnie, kurde. I co tutaj teraz wybrać, nie? No zapytajmy najpierw. Why do you want to hurt the lords of Alesna? That bastard Malotta stole villages that belonged to my father. I was in Poland when my father died, and Malotta convinced everyone I was dead too. But you came back though, didn't you? I came back. But Malotta bribed a priest to testify that my father made him a deathbed confession. That bastard swore my father told him he was possessed, and so was his son, me. So they think I rose from the dead and I'm a warlock. They won't hear my claim. No to gościu został porobiony i to konkretnie. A sąd ziemski? That's unfortunate. But surely the courts of the king wouldn't believe a story like that. Maybe not. But the king's in captivity and none of the nobles have time for courts. No one will hear my case, and by the time this turmoil is over, everyone will have forgotten about me. No, myślę, że tutaj gościu ma faktycznie sporo racji. No, wpadł tą machinę knucia szlachty, go zmieliło. No cóż, z jego perspektywy faktycznie może być zirytowany i chcieć zniszczyć tę ziemię. No, pytanie jest, co my tak naprawdę możemy mu tutaj zaproponować. To ja nie będę w takim razie kontynuował tego wątku, że jego ród jest opętany, bo to już wiemy, że to są plotki. Zresztą było to wiadomo już wcześniej, teraz mamy tylko potwierdzenie. Rozwiążemy to pojedynkiem, też bym raczej nie chciał z nim walczyć. Możecie odejść z łupami. Możecie odejść, jeśli zostawicie łup i No kurde. A niech idą z łupami. We offer you safe conduct out of here, and you can take your loot with you. That's a very generous offer. But tell me, why should I accept? Okej, jest dosyć mocny i w zasadzie w każdym względzie, bo i siłą raczej nie dam rady, retoryką myślę, że też nie, ale zobaczmy jakie mamy opcje. Miejscowi są rządni krwi rozbójników. Pan Hanusz ma silnych sojuszników, na przykład pana Radzika. No to jest bardzo fajne zdanie, ale według statystyk nie zadziała. Kurde. No ale chyba je wybiorę, bo najbardziej się z nim zgadzam. No ma. Chociaż on pewnie powie, że Skalica została zniszczona i Radzik jest rozbity, no ale jednak ma jakąś armię, nie? Because you don't know what you're up against. Don't I? Sir Hanus has a guest in Rattai. The royal hetman, Sir Radzik Kobola. I'm sure you've heard of him. Of course. What of him? Sir Radzik's gathering forces in Rattai to march against the king's enemies. So I'm sure you understand that your family quarrel, or rather your way of settling it, is quite a nuisance to him. A nuisance, huh? Well then please accept my humblest apologies. Listen, boy. Do you really expect me to fall for that? But I really am Sir Radzik's envoy. Sir Radzik's envoy? The last time I saw Radzik, he didn't have any ragged vagabonds in his entourage. What? You know each other?
We do, but that's no business of yours. Just be glad I'm not gonna skin you alive for your insolence. And now clear off. The parley's over. God be with you. No dobra. Negocjacje poszły mniej więcej tak, jak można było się spodziewać. Ale co jest? Co jest grane? Co jest grane? Co to ma znaczyć? Nie wiem, gdzie biegnę. Ale spróbuję ich w tym lesie jakoś zgubić. Chociaż słyszę ich za moimi plecami, to znaczy, że szanse ucieczki są żadne. Ale to oni mieli mnie nie zabijać. Co jest grane? Przecież pertraktacje, mimo że zerwane, to posłańców się nie zabija. To się nie godzi. Włączył się berserk. Uciekam ile sił w nogach, ale nie wiem na co mi się to zda. Wykrwawiłem się na śmierć. Nie było absolutnie żadnych szans, żeby wyjść cało z tej potyczki. No, zachowali się w zasadzie tak, jak można było się tego spodziewać. My wracamy do zapisu z początku tego odcinka. Oczywiście dla was nie będzie miało to znaczenie, bo następny odcinek zacznie się... Myślę, że zanim wyruszę pertraktować, chyba nie będę już próbował pertraktować drugi raz, a chciałem tylko dokończyć, że zakończyło się to dokładnie w taki sposób, jak można było się spodziewać, czyli zwykle w średniowieczu ten posłaniec, o czym mówiłem jadąc tam, pchając się w zasadzie w paszę lwa, że ten posłaniec zazwyczaj tracił głowę. No cóż, być może był tutaj jakiś również i błąd gry, bo generalnie... Chciał mnie puścić, powiedział, że mogę odejść, no ale ewidentnie jego ludzie mieli inne plany z tym związane. Skończyło się jak skończyło, a ja będę musiał to nadrobić poza nagraniem. I tak oczywiście zrobię, wracając do was już z kolejnym odcinkiem serii z gry Kingdom Come Deliverance, na który zapraszam wszystkich. A ten pojawi się na kanale już wkrótce. Dzięki za obejrzenie, za wszystkie łapki w górę i komentarze. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania kanału oraz do zapoznania się z Discordem. A na dzisiaj tyle, więc ja się żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.